Za nami runda jesienna. Jak trener by podsumował pierwszą część sezonu? Na pewno zespół jest na etapie cały czas budowy. To jest raz. Zespół zbiera doświadczenie, w związku z tym tych meczów wygranych jest bardzo mało, choć uważam, że tych punktów powinno być zdecydowanie więcej, jeżeli chodzi o samą grę. Natomiast jak to w piłce bywa często i gęsto, za samą grę się punktów nie przyznaje. Dlatego na pewno miejsce w tabeli nie cieszy. Gra troszeczkę bardziej cieszy. Myślę, że przy odpowiednich wzmocnieniach tego zespołu jesteśmy w stanie tych punktów na wiosnę zdobyć więcej. I w związku z tym myślę, że zajmiemy bezpieczne miejsce, które da nam utrzymanie. Jeżeli chodzi o te wzmocnienia, jakieś planowane są, jeżeli chodzi o pozycję chociaż? Tak, zespół wymaga wzmocnień. Budowaliśmy ten zespół w lipcu na zawodnikach, którzy zostali i na zawodnikach z KS oraz transferowanych z innych klubów. Zespół jest młody, w związku z tym szukamy wzmocnień, jeżeli chodzi o zawodników bardziej doświadczonych. W każdej formacji, myślę za wyjątkiem bramki, czyli na pewno szukamy środkowego obrońcy, zawodnika do środka pola i na pewno zawodnika z numerem 9, czyli napastnika. Jeżeli chodzi o same treningi, dzisiaj jest jeden z ostatnich treningów, jak nie ostatni. Kiedy wracają zawodnicy do przygotowań do nowej rundy? Jesteśmy na etapie roztrenowania. Dwa tygodnie po lidze mam taki zwyczaj jeszcze robić taki etap roztrenowania. Dzisiaj akurat robimy jeszcze testy takie, żeby zawodnicy... Co prawda trening jeszcze jest piątek, taki z pożegnalną kolacją, grillem. Natomiast spotykamy się 9 stycznia na obiektach na ulicy Zielonej. Natomiast już wcześniej zawodnicy dostaną takie indywidualne rozpiski, które będą musieli realizować. To gdzieś około 10 dni wcześniej. A jeżeli chodzi o sparring partnerów, znani już są, czy jeszcze niedopięty jest cały grafik? Nie, znamy sparring partnerów. Można powiedzieć, że wypadła nam gwardia Koszalin 25 lutego, ponieważ okazało się, że oni grają tydzień przed Ligą Puchar Polski. W związku z tym musieli nam odmówić z wiadomych względów. Ale mamy na tapecie Bałtyk Koszalin, mamy na tapecie Kartuzja Kartuzy, mamy Wieżę Postomino, mamy Bytowie Bytów i jeszcze jakiś jeden zespół, o którym akurat zapomniałem. Okej, a teraz tak troszeczkę z innej beczki. Jesteśmy na etapie Mistrzostw Świata. Kto jest faworytem do zdobycia tego tytułu według trenera? Ja jak co 4 lata kibicuję jednej drużynie, jest to Argentyna, także u mnie się nic nie zmienia. Od 1978 roku, odkąd pamiętam tak już świadomie Mistrzostwa Świata, czyli Mistrzostwa Świata w Argentynie i zwycięską ekipę Argentyny z Mario Kempesem, z Ardilesem, z Passarellą i z wieloma innymi zawodnikami, to dla mnie Argentyna, tak? Jest to zespół, który chciałbym, żeby wygrał, ale czy wygra, to się okaże. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję.